Dzisiaj nakręcimy muchę, która nazywa się Klauserisch. Ta nazwa muchy jest zakorzeniona w takim bardzo ważnym dla muszkarstwa wzorze Klauser Deep Minnow. Ja w międzyczasie o tej muszce poopowiadam, a Agnieszka zacznie ją wykonywać. Muszka jest streamerem. W morzu często łowimy na streamery i za chwilkę zobaczycie, jak taka muszka powstaje. Zaczynamy od umocowania haczyka w imadle. My już ten haczyk mamy. Haczyk jest wielkości 10. Jest to model Arex NS110. Nazwę ma streamer. Robimy streamera i jest to haczyk streamerowy. Mucha, która świetnie się sprawdzi na belony, trocie, w morzu. Naprawdę jest to fajny wybór. Zamocowaliśmy haczyk, mamy już nić wiodącą. Nić wiodąca 8.0 czarna Unii, jest to chyba najbardziej popularny model nici. Może być też 6.0. Może być 6.0, trochę mocniejsza, nie? Jeżeli nie chcecie zerwać nici, to 6.0 będzie też fajnym wyborem. No i Aga, co tam dalej robimy? W odległości od oczka gdzieś 1/3. I tutaj montujemy pierwszą porcję bucktaila. Bucktail to jest... spodu. Tak, z angielskiego bucktail jest to nic innego jak ogon jelenia. Materiał bardzo szeroko stosowany w streamerach, w morskich muchach bardzo często się stosuje. Jest to sierść. Sierść z ogona jelenia. My tu mamy bucktaila zabarwionego na fajne takie kolory. Klauserisch, mucha, którą kręcimy, będzie w kolorze czarnym i pomarańczowym. Ze złotymi oczkami. Obcinamy przy samej nasadzie, przy skórze i tu zwykle są jakieś takie drobne włoski, to trzeba je usunąć. Dowiązujemy pierwszą porcję sierści. Tak, trochę wyrównam długość. To można też zrobić tak zwanym hairstackerem. Tak, tylko hairstacker da takie proste odcięcie, ona będzie naprawdę równo zakończona. A ma być wszystkie. Tak zwany taper, czyli ma być... Ma być taper, ale nie aż taki duży, nie? Taper, czyli coś, co tak umownie sobie nazywamy żargonowo taką nierówną końcówką muchy, żeby schodziła się bardziej naturalnie. Nie była równo odcięta, tylko żeby była tak fajnie, gradacyjnie schodziła. Dobra, i mocujemy sobie to od spodu. Ważny moment chyba, nie? Z dwóch stron, tak? Tutaj widzę trzonka, to mocujesz. Od spodu, po prostu rozdzieliłam całość, żeby równo się ułożyło. Tak. Jeżeli chodzi o trudność wzoru, jak to oceniasz? Jest to mucha dla osoby początkującej? To jest bardzo prosty wzór, jak najbardziej dla osoby początkującej. Chociaż sierść lubi być dosyć niesprzyjającym materiałem w wiązaniu. Nic lubi może być, pęknąć, ale tutaj nie? Jest kilka elementów, więc na początek. Aga jest akurat doświadczonym flytajerem, ale jeżeli nie chcecie mieć niespodzianki w postaci pękającej nici, to jak najbardziej polecam Wam nić 6.0. Przypominam, kręcimy ósemką. No i co? Mamy pierwszą porcję sierści. Mamy pierwszą porcję sierści i teraz dajemy coś migotliwego. Migotliwego. Flash. To jest akurat Polar Flash. Można go zastąpić, słuchajcie, jakimkolwiek flashem. My po prostu bardzo lubimy flasze. Nie jest to kryptoreklama firmy Hedron. Są solidne. Jest fajny, bo jest taki niejednorodny i ładnie się mieni. W fajnych kolorach często. My mamy jaki kolor? Przypomnij tutaj. To jest Black Rainbow. Black Rainbow. Bardzo fajna mieszanka. My bardzo te Polar Flashe lubimy. Jeżeli chodzi o to, jeżeli byście chcieli taką muchę zrobić w domu, sprawdzi się każdy flash, na przykład jakiś ciemniejszy krystal flash też fajnie zadziała między tą sierścią. Chodzi o to po prostu, żeby trochę życia dodać tej muszce. Flash przed przymocowaniem warto trochę paznokciami też po odcięciu zlikwidować to takie proste odcięcie, nie? Też... Taper. Tak. Haczyk zadziorowy. I to zmontujemy od góry. Tutaj już, czyli obróciłaś sobie hak. Obróciłam o 180 hak stopni. O 180 stopni. Montuję. I resztę wywijam w drugą stronę, w tył. Mocowanie. Hak jest zadziorowy, ale oczywiście, jeżeli nie chcecie łowić na haki zadziorowe, taki zadzior bez problemu można zlikwidować jakimiś szczypcami o płaskich ostrzach, niekarbowanych. Tak, ponieważ to jest wariant Klauser Minnow, tam są zawsze jakieś obciążenie. Tutaj dajemy bead chain. Tak, bo mucha się nazywa, mucha jest inspirowana w ogóle muchą Klauser Deep Minnow. My robimy Klauserisza, czyli takiego klauzerka małego.
To jest bardzo ważna mucha, jeżeli chodzi o wędkarstwo muchowe. Amerykanin Lefty Cray, który jest znany chyba większości wędkarzy muchowych, stwierdził, że w ostatnim 20 czy 30-leciu nie wymyślono nic bardziej wszechstronnego niż właśnie mucha Clauser Deepminnow, tudzież mniejsza jego imitacja Clauserish. Technika przymocowania to jest najpierw na krzyż, żeby złapać, żeby się trzymało, a potem już wiele nawojów w jednym kierunku, w drugim, od spodu w taką ósemkę. Muszę pokazać palcami, czy one się teraz ruszają, czy nie, to oczka. Jeszcze się ruszają. I teraz jeszcze pod spodem oczek. Ten element, który tu Agnieszka przymocowuje, to jest tak zwany bead chain eyes, ale niech nie zmyli Was angielska nazwa, bo tak naprawdę to jest... I teraz to siedzi, nie okręca się w żadną stronę, nie? To jest zwykły łańcuszek kulkowy. Zwykły łańcuszek kulkowy, ja tutaj mam... Taki w Castoramie też Wam się z Castoramy... To mam w całości, nie? Tak. To się tnie po prostu po dwa kombinerkami, raczej nie nożyczkami, żeby sobie nożyczek nie zniszczyć. Dobra. I ostatni element w zasadzie to jest bucktail w kolorze pomarańczowym. To jest chyba nawet fluo orange, nie? No, chociaż tak. To nazewnictwo to różnie z tym bywa. Wyraźny pomarańczowy kolor. A dlaczego pomarańczowy? Bo Belona lubi pomarańczowy. Lubi pomarańczowy. I żeby było śmieszniej, my na to Belony faktycznie mówimy. Z bucktailem jeszcze jedna uwaga, mniej znaczy więcej. To jest materiał, który lubi się nastroszyć, a już mała ilość wystarczy, żeby to wyglądało dobrze i było łowne. Jak będzie przepakowane, to będzie... Brzydko odstawać. Będzie paskudnie wyglądało, no. A powiedz, i stawiało przy okazji duży opór w powietrzu, co też jest niepożądane. A powiedz, jak to jest z mocowaniem bucktaila, jeżeli chodzi o nacisk nicią? Czy on ma tendencję faktycznie? Powiedziałeś, że on się dosyć mocno stroszy. Czyli jak ty to robisz, żeby on nie odstawał faktycznie tam pod kątem 90 stopni? Tutaj przy oczku montuję go mocnymi, mocno zaciskam nić, mocne naboje. Jak będę tutaj z tyłu, to po prostu zrobię to lżej, bo im mocniej zaciskam, tym bardziej te włókienka się łamią i sterczą, nie? Czy najpierw mocno, żeby był przymocowany, a potem tak. Po prostu je układasz luźniejszymi nawojami w tył. Okej. Okay. Ta mucha ma w ogóle fantastyczną pracę, fajną taką myszkującą. Jest bardzo prosta, ale to naprawdę, tak jak się mówi, ustąp, żeby zwyciężyć, czyli czasem prostsza mucha naprawdę może zdziałać cuda. Mucha jest praktycznie gotowa. Praktycznie gotowa. Trzeba zamaskować resztkę materiału po odcięciu. Czyli budujemy tak zwaną główkę. Tak jest. My w opisie do tego filmu oczywiście zaprezentujemy kompletną listę materiałów. Ale tak powiedzieliśmy. Tania, szybka i prosta mucha, nie? Poza tak naprawdę bucktailem, czyli sierścią z ogona jelenia, wiele rzeczy tu można zastąpić. Jakikolwiek flash, włókna flaszowe. Bead chain eyes, czyli łańcuszek kulkowy. Hak, solidny, morski. Tutaj na haku nie oszczędzajcie. Naprawdę nie warto, kiedy już weźmie ta ryba marzeń. Bo jest to mucha belonowa, ale oczywiście też trociowa. Okej. Okay. To jest koniec. Trzeba tylko wzmocnić. Albo lakierem, albo klejem UV. Klejem UV. To jeszcze zalakieruj. To już kto co ma pod ręką. Przyda się igła, żeby było precyzyjniej. Na samym węźle. I mucha o nazwie Clauserish jest w tym momencie gotowa. Pozostawiamy do wyschnięcia chwilkę lakier. Clauserish w rozmiarze 10 gotowy. Mucha przede wszystkim do łowienia w wodach naszego Bałtyku na belonę, na troć. Świetnie się sprawdza. Ona chodzi dosyć blisko powierzchni, ale możemy ją sprowadzić przez łańcuszek kulkowy, przez to obciążenie, przez ten bead chain troszeczkę niżej. I myślę, że to jest naprawdę fajna muszka, którą można rzucać na dosyć lekkich wędkach, na przykład wędce w klasie 6. Przed chwilą zobaczyliście, jak zawiązać muchę Clauserish na belony, na trocie. Była to bardzo prosta do zawiązania mucha. Zapraszam Was już na następny odcinek, w którym pokażemy Wam, jak zawiązać absolutną klasykę mokrych much, takich również, które stosuje się w morzu. I to będzie red tag, morski red tag. Zapraszamy na kolejny odcinek.